Przyjmij Boże, coś wam powiem. Ziarno samo w sobie niewiele znaczy. Wrzucone w ziemię umiera. Ale w tej jego śmierci rodzi się życie. I to jest niesamowite, że wpierw trzeba stracić, żeby zyskać. Ziarno jest metaforą drogi do Jezusa. Jeśli chcemy, by była ona drogą miłości, to musimy nastawić się na straty. Obumrzeć jak ziarno to nic innego, jak pozostawić to, co stare, to ulec radykalnej przemianie. Człowiek tak łatwo się nie zmienia. Owszem, pod względem fizycznym nasze ciało dorasta, kwitnie i marnieje. Ważne, żeby w poszczególnych etapach życia być na odpowiednim poziomie. Zwłaszcza, żeby wchodząc w dorosłość, objawiała się ona w naszym myśleniu i działaniu, a nie tylko w fizyczności. O taką dojrzałość emocjonalną i psychiczną dziś bardzo trudno, bowiem dorośli w wielu kwestiach zachowują się jak dzieci, co jest niezrozumiałe. Wspominamy dziś świętego Wojciecha, którego można nazwać człowiekiem porażki. Nie pod względem nieudolnego życia. Bardziej chodzi o jego finał. Jego pragnienie niesienia Ewangelii poganom kończy się śmiercią niemalże natychmiast po podjęciu misji. A jednak jego śmierć stała się potężnym impulsem do przyjęcia przez nasze ludy wiary w Chrystusa. Każdy może to komentować inaczej, ale najlepiej opisuje to Ewangelia. Jeśli ziarno obumrze, przynosi plon obfit. Ziarno, które kryje w sobie pełnię przyszłego życia, pozwala tym, co małe, odczuć stwórczą moc Bożą. Niby nic, a z ziarna potrafi wyrosnąć nowe życie. Ten obraz jest na tyle wymowny, że można go przełożyć na życie codzienne. Na przykład kochający rodzice, którzy obumierają dla swoich dzieci, bo nieraz trzeba wstać w nocy, zatroszczyć się o wszystko. Czasem trzeba zrezygnować ze swojego odpoczynku, by dziecku w jakiś sposób dogodzić. Tak samo może obumierać ktoś gorliwy. Nauczyciel, lekarz, ksiądz, pracownik biurowy czy fizyczny. Każdy mógłby zrobić coś na odczepnego. A jednak wielu daje od siebie więcej. Owoce obumierając dają wiele szczęścia, ale nad tym trzeba pracować i cierpliwie czekać. Obumieranie jest częścią naszego życia. Nie zawsze możemy zyskiwać, bo życie uczy nas, że porażki się zdarzają i one są nam potrzebne. Uczenie się na własnych błędach wzmacnia nas. Największym przykładem oddania się bez reszty jest śmierć Jezusa na krzyżu. Tego nie przebijemy. Ale Jego śmierć jest dowodem, że plany Boże są nieraz sprzeczne z naszymi planami. Nasze myślenie i planowanie jest pisaniem na piasku wobec Tego, który stworzył cały świat. Wobec Tego, który dał nam życie. Pięknym komentarzem do tej Ewangelii są słowa księdza Jana Twardowskiego. Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i już nie chcą nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie. Każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty tracimy swoje życie. Nikt nie wciśnie pauzy i to, co się wydarzyło, już nie wróci. Tylko na co my tracimy ten czas? Na co tracimy swe życie? Dostaliśmy dar życia, żeby nadawać temu sens. A tym sensem jest żyć tak, aby kochać. Nie przez wyniosłe deklaracje, przez piękne słowa, ale przez proste sprawy. Kiedy w naszej hierarchii wartości Królestwo Boże będzie najważniejsze, to wszystko inne wskoczy na właściwe tory. Będziemy świadkami wielkich cudów. Z Panem Bogiem.